dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska i portal Dzień Dobry Białystok. Będę się dzisiaj trochę krzywić, bo jest bardzo mocne słońce, świeci mi prosto w twarz i nie wiem, czy się nie popłaczę w trakcie nagrania tego filmu. Ale chcę powiedzieć, bo jesteśmy na ulicy Ciełkowskiego, o tym, jak odbywa się tutaj ruch. Jak widać, samochodów jest trochę i niestety jeździ tutaj bardzo dużo samochodów takich ciężarowych, dostawczych, a nawet tirów. Jak żeśmy tutaj sobie szli od parkingu, od stadionu miejskiego, to tych tirów tutaj przejeżdżało bardzo dużo. Ale może nie tyle o tirach na tej trasie, co chcę powiedzieć o tym, co będzie dosłownie 500 metrów w tą stronę. Za kilka lat, bo do 2025 roku, 500 metrów w tą stronę, gdzie pokazuję, czyli na lewo ode mnie, na prawo od Was, ma się pojawić prawdziwa, duża obwodnica Białegostoku. Ano to oznacza tyle, że będziemy mieli obwodnicę śródmiejską, która tutaj jest, która będzie prowadziła do obwodnicy miasta. Jaki jest sens tej inwestycji? Zupełnie tego nie rozumiem. Mało tego, tam dalej, jeżeli byśmy sobie poszli w tamtą stronę, tam mieszkają ludzie, którzy niedługo znajdą się za ekranami akustycznymi. Oni też nie rozumieją, dlaczego 500 metrów od tej ulicy, która będzie jeszcze u nich przebudowana, również na taką szeroką, jak jest tutaj, będzie budowana kolejna obwodnica śródmiejska, która będzie prowadziła do obwodnicy miasta. Niech ktoś mi wytłumaczy, jaki jest sens takich inwestycji w Białymstoku. Czy nie lepiej właśnie było postarać się o obwodnicę w ogóle, nie budować tutaj, nie rozwalać tym ludziom posesji, nie rozwalać tam dalej ogródków działkowych, które są, gdzie są tereny zielone. No widać, kto tutaj jeździ, czy to jeżdżą białostoczanie. Naprawdę tutaj Białostoczan jeździ mniej. Znowu będziemy mieli przez kilka lat, zanim nie powstanie obwodnica miasta, będziemy mieli taki ruch, jaki tutaj w tej chwili widać. Jakie samochody, jakie auta jeżdżą, to ja nie muszę w tej chwili tłumaczyć, bo to widać na tym nagraniu. Wystarczy tutaj naprawdę przejść 10 minut, postać i zastanowić się, po co my będziemy budować taką znowu inwestycję, która będzie prowadziła do dużej obwodnicy miasta. I to mówię, 500 metrów w tą stronę. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, portal Dzień Dobry Białystok, dziękuję.